21 grudnia wspominamy błogosławionego Dominika Spadafora, prezbitera. Dominik przyszedł na świat w Brandaccio na Sycylii, w starożytnej rodzinie baronów przybyłych z Konstantynopola. Nazwisko wskazywało, że członkowie rodziny mieli przywilej noszenia miecza wyciągniętego z pochwy przed cesarzem. Rodzice zapewnili mu wykształcenie na najsłynniejszych uniwersytetach w Perugii, Padwie i Wenecji. Zrezygnował z uroków życia, jakie zapewniała mu pozycja społeczna i wykształcenie. Kierowany wielkim pragnieniem służenia Panu Bogu, Panu wszystkich Panów, wstąpił do zakonu ojców dominikanów w klasztorze świętej Zyty w Palermo, który przeżywał wówczas wielki rozkwit. Wysłano go do Padwy, by kontynuował studia. Po powrocie podziwiano nie tylko jego wiedzę, ale także siłę charakteru i cnoty. W swojej skromności nie mógł ich ukryć. W 1479 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po nich skierowano go do pracy w klasztorze dominikanów w Messynie. Ówczesny generał dominikanów, doceniając jego zdolności, powołał go na swojego asystenta. Pomagał mu w reformie zakonu. Wkrótce biskup i mieszkańcy Montecerione zwrócili się do generała ojców dominikanów z prośbą o posłanie do ich miejscowości zakonników. Prosili, by zakonnicy rozwinęli kult Matki Bożej i otoczyli opieką duszpasterską ludzi z miasta i okolicznych miejscowości, a zwłaszcza katechizowali młodzież. W niewielkiej kaplicy znajdował się obraz Matki Bożej słynący cudami, ale koniecznie trzeba było wybudować kościół i klasztor. Tam ze wspólnotą braci posłany był ojciec Dominik. W 1498 roku dzięki ogromnemu wysiłkowi zakonników i wiernych wybudowano kościół i klasztor. Poświęcił go biskup z pobliskiego miasta Senigali. Ojciec Dominik szybko zasłynął jako kaznodzieja i ewangelizator. Umiał zdobyć serca ludzi prowadzących życie rozpustne. Nawracali się słuchając jego kazań. Przykład jego świętego życia skłonił wielu młodych mężczyzn do przyłączenia się do zakonu dominikańskiego. Był znany z głębokiego oddania męce Jezusa Chrystusa. Modlitwa poprzedzała jego skuteczną działalność duszpasterską. Dużo pościł. Do końca życia, przez około 30 lat, prowadził powierzoną mu wspólnotę zakonną. Jako mądry i roztropny przełożony, dbał o jej rozwój duchowy. Zmarł w opinii świętości 21 grudnia 1521 roku. Po odprawieniu mszy świętej stan jego zdrowia zaczął się pogarszać. Poprosił braci o wybaczenie mu grzechów i udzielił im błogosławieństwa. Zmarł o zachodzie słońca, gdy współbracia sławili ukochaną przez niego Maryję śpiewem Salve Regina. 14 stycznia 1921 roku został ogłoszony błogosławionym. Ksiądz Krzysztof Białowąs, któremu powierzono troskę o odnowienie kultu błogosławionego Dominika, mówił o nim. Był to człowiek modlitwy, wyrzeczenia i umartwienia oraz głębokiej wiedzy. Stróż wiary, a takiej postawy często nam dziś brakuje. Błogosławiony Dominik uczy również tego, że życie jest za krótkie, by je marnować. Podkreśla, że jesteśmy po to, by pomagać innym. Ponadto ukazywał Chrystusa ludziom poprzez swą erudycję i miłość do Matki Bożej, poprzez ciągłą modlitwę różańcową, cichą miłość bliźniego, chrześcijańską wyrozumiałość, przebaczenie, pokorę i wierność Ewangelii. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Dominika, prezbitera, do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami z radością ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.